Omówili organizację ochrony przeciwpożarowej, zagadnienia operacyjno-szkoleniowe oraz zapoznali się ze sprzętowymi nowinkami. Mowa o uczestnikach corocznej narady szkoleniowej, która odbyła się w strażnicy OSP w Tuliszkowie. Narada jest poświęcona najnowszym zagadnieniom z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i ratownictwu. Mówimy tutaj o organizacji, szkoleniach, wyposażeniu w odpowiedni sprzęt na coraz to wyższym poziomie, o nowinkach technicznych. Są to niezwykle istotne sprawy, ponieważ no, ciągle staramy się podwyższać swoją dyspozycyjność jako strażacy i powinniśmy przekazywać najnowszą wiedzę, informacje ochotniczym strażom pożarnym. Narady są cykliczne, odbywają się co roku, są wspólnie organizowane przez Zarząd Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i również przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na których to są omawiane tematy bieżące. Podsumowywany jest rok miniony odnośnie sytuacji, odnośnie zdarzeń, jak i również są poruszane nowe tematy w zagadnieniach ochrony przeciwpożarowej. Na temat mówimy odnośnie dysponowania jednostek do zdarzeń, odnośnie informatyki, odnośnie łączności, jak i również zagadnienia kwatermistrzowskie, które będą realizowane w roku 2012. Tego dnia dokonano podsumowania wykonanych przeglądów technicznych sprzętu strażackiego. Ciągle dbamy o to, żeby to wyposażenie udoskonalać i aby ten sprzęt był coraz bardziej nowoczesny, po to, żeby z tym sprzętem szybciej i lepiej docierać do ludzi, za których życie i zdrowie jest zagrożone. I tutaj mimo kryzysu finansowego, jaki obecnie występuje w całym świecie, to Państwowa Straż Pożarna w Wielkopolsce w ostatnich latach dość sporo korzysta ze środków unijnych. Narada była okazją do prezentacji specjalistycznego sprzętu strażackiego, systemów łączności, dowodzenia oraz alarmowania. To jest samochód dowodzenia i łączności. Na tym samochodzie budujemy łączność na terenie działań ratowniczych. Generalnie on jest używany podczas dużych zdarzeń, gdzie już jest jakaś ilość jednostek, ilość straży, która się pojawia na miejscu. Zakładamy, że to będzie zdarzenie typu powódź, jakaś klęska duża, gdzie trzeba zorganizować łączność na terenie zdarzenia, jak również dowodzić tymi siłami. Ten samochód ma możliwości tutaj zbudowania kilku sieci radiowych, plus do tego transmisję tych danych do Komendy Wojewódzkiej. Ponieważ jest to samochód z Komendy Wojewódzkiej, dlatego w tym kierunku te dane są transmitowane. Blisko 100 zawodników wzięło udział w pierwszym powiatowym turnieju judo dzieci w Turku. Walki odbyły się na dwóch matach w poszczególnych kategoriach wiekowych i wagowych. Celem tych zawodów jest popularyzacja dyscypliny olimpijskiej, jaką jest judo. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do kibicowania i uczestniczenia oraz trenowania dyscypliny judo. Judo jest jednym ze sportów, które kiedyś było, że tak powiem, bardziej lansowane, bardziej, powiedzmy, wróćmy do Nastuli, tak? No, Nastula kiedyś miał te wyniki, co prawda teraz te wyniki zaciszają się, jest coraz mniej zawodników o sporych umiejętnościach, o większej randze. Miejmy nadzieję, że ten turniej jest początkiem przyszłej gwiazdy, następcy pani Szczepańskiej, czy też Pawła Nastuli. W turnieju udział wzięły takie kluby jak UKS Górnik Konin, Kościuszko Turek, Kasztelania Brudzew czy UKS Judo Tuliszków. Uczestnicy zawodów trenują już od kilku lat. Przyznają jednak, że każda walka jest dla nich dużym wyzwaniem. To była trudna walka, ale przeciwnik bardzo trudny. Dawno z nim nie walczyłem, ale on jest z Turku. Nie wygrywałem z nim. Zdobywałem doświadczenie w Berlinie, byłem dwa razy w Koninie i w Łodzi. No to po prostu w Berlinie był bardzo trudny, no zająłem czwarte miejsce,
No i to mi pomogło wygrać ten turniej. Walki odbyły się w hali sportowej w Tuliszkowie. Na zakończenie uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Dziesięć lat doświadczeń źródłem inspiracji na kolejne lata to hasło towarzyszące okrągłej rocznicy istnienia Stowarzyszenia Forum Kobiet w Tuliszkowie. Z okazji jubileuszu nie zabrakło życzeń. Chcielibyśmy pogratulować wspaniałych osiągnięć, wspaniałych 10 lat, które są za wami. To jest jedyny tego rodzaju w powiecie tureckim, ale jeden z najbardziej klasycznych, najlepszych przykładów, jak małe wspólnoty, małe ojczyzny mogą się integrować. Drogie Panie, jesteście wspaniałym przykładem tego, jak można wiele zrobić, rozpoczynając praktycznie swą działalność od tak zwanego punktu zero. Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach aktywne społecznie kobiety, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Bliskie sercu są im przede wszystkim dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. To właśnie dla nich Forum Kobiet przygotowuje wyjazdy, organizuje paczki i bale charytatywne. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w obchodach uchwalenia Konstytucji 3 maja w Tuliszkowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele świętego Wita. Jak co roku obchody połączono z gminnym dniem strażaka. Święto Konstytucji 3 maja jest niezwykle ważnym i podniosłym świętem i uważam, że należy niezwykle szanować i wręcz kultywować tradycję obchodów dnia 3 maja, obchodów Konstytucji 3 maja. No ale tutaj dla mnie z racji funkcji, z racji stanowiska i mojej pracy zawodowej niezwykle ważnym jest połączenie tego święta w naszej gminie ze świętem z Dniem Strażaka. Poniekąd data ta wpisała się już od dawna w kalendarz imprez w gminie mieście Tuliszków, co niezwykle cieszy, bo ten Dzień Strażaka jest jak gdyby podniesiony, ranga tego Dnia Strażaka jest podniesiona w związku z obchodem tej święta Konstytucji, obchodów Konstytucji 3 maja. Uroczystość była okazją do odznaczenia zasłużonych strażaków za zaangażowanie w sprawy gminy i miasta. Zaczęłam srebrnym medalem, no to dla mnie jest duży zaszczyt. No i zasługi trochę udzielałam się w straży, także na próżno nie dostałam. Podczas majowych obchodów można było wesprzeć budowę pomnika powstańców zburzonego przez okupanta w 1940 roku. W tym roku powstała inicjatywa, by taki pomnik odbudować w miejscu, w którym stał poprzednio. Odbudowany pomnik stanie przed zespołem szkół w Tuliszkowie. Pięć przedstawień, a każde z nich przypominające swoistego rodzaju sztukę, na dodatek w języku angielskim. Tak wyglądały międzypowiatowe prezentacje sceniczne szkół gimnazjalnych. Scenki sytuacyjne odegrano w Zespole Szkół w Tuliszkowie. Celem tego konkursu jest zachęcić uczniów gimnazjum do nauki języka angielskiego, do wykorzystywania go w sytuacjach podobnych do życia codziennego, ale również w takich sytuacjach śmiesznych, komicznych, żeby uczyli się bawiąc. Odpowiednia scenografia, dobrane stroje oraz poprawnie napisany i wyuczony scenariusz były gwarantem sukcesu. Przygotowania wszystkie trwały około miesiąca, dwóch, łącznie z próbami. No, tekst był niezbyt trudny. Nasz występ moim zdaniem wypadł bardzo dobrze. Może nie udało się zrealizować wszystkich pomysłów, lecz padło to dobrze. A język angielski? Język angielski jest bardzo ładnym językiem, w tym momencie używanym praktycznie na całym świecie i moim zdaniem po prostu obowiązkiem jest go znać. Pięć przedstawień wywołało zachwyt jury i jednocześnie niedosyt. Powód to zbyt mała liczba występujących zespołów. Szkoda, że tak mało tych przedstawień było, bo to jakoś tak szybciutko upłynęło i ja życzyłbym sobie, ja laik, jeśli chodzi o język, ażeby tego było naprawdę więcej. Ja patrzę na to też w ten sposób,
nie znając, znając troszkę powiedzmy angielski, jeżeli ja wiedziałem, co tam się dzieje, o czym to jest, bo to widać też po twarzy, twarz pokazuje, jakie emocje są w danej postaci. Jeżeli ja rozumiałem, o czym to jest, to znaczy, że uczniowie sobie świetnie radzili z aktorstwem. Według jury najlepszą prezentację sceniczną przedstawiło Gimnazjum z Tuliszkowa. Ponad 70 walk można było obejrzeć podczas Mistrzostw Polski Zachodniej Kyokushin Karate. Walki odbyły się w hali w Tuliszkowie. Na matach wystąpiło prawie 140 zawodników. Spośród wszystkich drużyn faworytami okazali się zawodnicy z powiatu tureckiego. Reprezentanci powiatu tureckiego są faworytami tych zawodów i mam nadzieję, że po raz kolejny uda im się obronić tytuł najlepszej drużyny Polski Zachodniej zarówno w kata, jak i w walkach kontaktowych. Podczas mistrzostw nie można było mówić o amatorszczyźnie. Poprzeczka została postawiona wysoko, a to za sprawą fachowo wyćwiczonych drużyn. Myślę, że walka była ciężka, ale dałem radę. Przeciwnicy są naprawdę wymagający, reprezentujemy tutaj bardzo wysoki poziom. W drodze do zwycięstwa niezbędnym było także obranie odpowiedniej taktyki podczas walki. Taktykę przyjęłam taką, że starałam się cały czas uderzać w udo. No bo najczulsze miejsce. No i jak widać mi się udało. Zawodniczka była też ciężka, trudno się z nią walczyło, gdyż bardzo napierała, ale jakoś dałam radę. Poziomem turnieju i sprawnością fizyczną zawodników mile zaskoczony był także burmistrz Tuliszkowa Grzegorz Ciesielski. Zazdroszczę tutaj sprawności fizycznej tym osobom, które biorą dzisiaj udział w tych mistrzostwach Polski Karate. Ja jestem laikiem tutaj, to nie bardzo mogę powiedzieć, jak to wygląda, ale patrząc na te zmagania zawodników i słuchając opinii sędziów, którzy twierdzą, że poziom jest wysoki. Daleki wschód ma krainę kwitnącej wiśni, jednak Tuliszków we wschodniej części województwa wielkopolskiego wcale nie jest jednak gorszy i może się pochwalić kwitnącymi sadami. Czereśniowe, śliwowe i jabłonkowe aleje przykuwają wzrok i kuszą drobnymi owocami. Należy jednak pamiętać, że ich wyhodowanie wymaga wielu poświęceń i troski. Tuliszków od dawna jest postrzegany jako kraina sadownicza. Czereśnie akurat są w tym okresie dojrzewania, ale Tuliszków to nie tylko czereśnie, to także cały szereg innych owoców, to śliwy, jabłka. W Tuliszkowie sadownictwem od pokoleń zajmują się całe rodziny. Jednym z tamtejszych sadowników jest pan Krzysztof Patrzykąt, który podkreśla, że w wykonywanie każdej pracy, nawet tej najcięższej, należy wkładać serce. Jemu od kilkunastu lat udaje się to doskonale. Na swoich 5 hektarach gospodarzy jak mało kto, choć jak przyznaje, wiosenne przymrozki czasem spędzają mu sen z powiek. Ten rok, można powiedzieć, nie jest za bardzo udany, ale jest stosunkowo lepszy do poprzedniego roku, który był 100% praktycznie. Praktycznie były niektóre odmiany wymarznięcie, które zrobiły majowe przymrozki. Doszły nawet do 10 stopni, było na minus. Podczas spotkania pan Krzysztof oprowadził nas po swoim sadzie. Zdradził przy tym, w jakie drzewa warto zainwestować i gdzie je sadzić. Jesteśmy w kwaterze młodo nasadzonych, tej wiosenne nasadzenie. Nasadzenie jest węgierka, z tego względu, bo sad jest na niskim położeniu położony i częściowo nieraz występują przemarznięcia. Żeby jak najmniej ucierpiał sad na straty na owocach, sadzimy przykładowo węgierkę, która najlepiej na tych niższych, chłodniejszych terenach owocuje. Jest w miarę, w naszym sadzie tutaj jest niezawodna. Pracę sadowników z Tuliszkowa doceniają wszyscy mieszkańcy. To ciężka praca, a na dodatek jeszcze wiedza potrzebna, nie? Ja wiem, że pan Patrzyk na przykład jeździ na różne spotkania, szkolenia przychodzi, ale sam też jeździ na różne konferencje. Wiem, że na przykład w Brzeznej w Instytucie był z bratem, kiedyś tam się wybrali, no żeby dowiedzieć się nowych rzeczy, nowości. Nie? Czerwiec jest miesiącem, w którym można się cieszyć smakiem dorodnych czereśni i jak widać, nie sposób się oprzeć. Tak, jadłem, bardzo dobre. Zresztą można się jeszcze częstować, wiszą na drzewach. Ładne owoce, smaczne. Polecam.
Już po raz szósty w Tuliszkowie zostały rozegrane gminne zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Zawodnicy rywalizowali w 5 kategoriach. Zaprzęgów jednokonnych, parokonnych koni i kucy oraz wielokonnych zaprzęgów, czyli czwórek. Zawody jak zwykle przyciągnęły na stadion dużą grupę sympatyków tego sportu. I warto było popatrzeć, ponieważ powożenie zaprzęgami to widowiskowa dyscyplina. Ponadto z roku na rok poziom uczestników imprezy jest coraz wyższy. Sędzia główny tych zawodów mówił o tym poziomie tutaj, komentując poszczególne przejazdy, że niektóre z tych przejazdów kwalifikują się nawet na jakby Mistrzostwa Polski, także widać z tego, że ten poziom zawodów jest dość znaczny. Powożenie zaprzęgami stało się dla niektórych sportem rodzinnym. Ja od taty się zaraziłem już od 6 lat. Jeździmy razem, no, zmieniamy dużo konie w jednym roku. W jednym z sezonach mamy zawsze raczej inne konie, nie jeździmy stałym. Jedynym stałym koniem to właśnie Homer, którym co chwilę jest w singlach. No i, lat chyba, tak? No i zawsze znajduje się na czołowych miejscach. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach zawodów zostali uhonorowani pucharami.